Dzień dobry, witam serdecznie na sesji środowej, 24 dzień maja. Zapraszam na poranny przegląd techniczny. Możemy sobie tutaj wystartować od wykresu USDJPY, czyli to, co mamy na tapecie. Schemat z mierzeniem 38,2, który w dniu wczorajszym obowiązywał. Tutaj ten wierzchołek, od którego mierzenie było poprowadzone, został minimalnie poprawiony, natomiast ta strefa wsparcia niewiele tutaj tam się zmieni. Z tym, że trzeba wziąć sobie pod uwagę fakt, że z uwagi na ilość podejść tak naprawdę w te rejony, być może jesteśmy blisko wybicia, tak? Czyli ten poziom 138-34 przy kolejnym ataku właśnie na niego może zostać wybity dołem. W tym przypadku ja bym podszedł do sprawy tak jak czasami to robię, czyli ze względu na ilość tych podejść, na prawdopodobieństwo wybicia oznaczam ten poziom kolorem odwrotnym, czyli kolorem prospadkowym. Jeżeli kolejne podejście będzie zamknięcie formacji świecowej poniżej strefy, to ja tutaj poluję na pozycję krótką, czyli taka strefa kierunkowa, która pozostaje jeszcze tak naprawdę niezanegowana. Przy kolejnym podejściu jest duża szansa, że tak się właśnie stanie. Ja tutaj szukam pozycji krótkiej na wybicie. Przechodzimy dalej. GBP USD. Sprawdźmy sobie najpierw z interwału jednogodzinowego. Tutaj mieliśmy dosyć spore spadki, więc nawet i może ten interwał będzie, ten większy interwał, nawet i dwugodzinowy, będzie bardziej odpowiedni. Rozkładamy sobie siatkę. Tutaj rozpoczynamy to mierzenie od wierzchołka z 10 maja, który był takim zakończeniem wcześniejszego trendu wzrostowego. Tak naprawdę jakbyśmy sobie, no powiedzmy, jakbyśmy sobie szeroko spojrzeli, to może to być jeszcze korekta tego trendu wzrostowego, chociaż widzimy, że już dosyć rozległa to jest korekta, czy nawet już może odwrotny ruch nam się tworzy, odwrotny trend. I teraz tak, zakładając, że będziemy utrzymywali dalsze spadki, no to szukamy takiego pierwszego poziomu, na którym moglibyśmy się podłączyć do sprzedających. Też się spoglądam, największa korekta w ramach tego trendu z pewnością będzie to ten ruch i w tym przypadku będziemy mieli takie dodatkowe potwierdzenie w postaci klastra mierzeń, czyli FS100 plus 38,2. I to wszystko nam się składa w strefę oporu 1,2480, 1,2490, czyli taka strefa podażowa z klastra mierzeń w zakresie 10 pipsowym. Myślę, że jak na interwał dwugodzinowy jest to jak najbardziej do zaakceptowania poziom. Często naruszamy cieniami, także fajnie, gdyby korpus nie zamknął się powyżej 382, natomiast dopuszczamy tutaj cienie na formacjach świecowych i być może, czy dzisiaj, no być może jeszcze dzisiaj nawet będzie okazja, żeby spróbować ten poziom rozegrać, jeżeli podbicie będzie kontynuowane. Zobaczmy główną parę walutową, czyli euro USD. Tutaj mniejsza zmienność, bo nadal nie wybiliśmy tak naprawdę tych minimów tutaj, czy tak naprawdę może wyrównaliśmy te minima z 19 maja. Układ FS100 musimy sobie odświeżyć, czy tak naprawdę narzucić nowe tło techniczne. Patrzę, czy możemy sobie pomierzyć od wierzchołka. No ten poziom oczekiwany, jeżeli pomierzymy od samej góry, będzie dosyć odległy, bo zobaczcie, że będzie to okolice 1,0888, czyli no ponad 100 pipsów, więc nie ma sensu na dzisiaj szykować się na taki schemat. A w ujęciu z takim zdecydowanie bardziej lokalnym, no to jest ta fala spadkowa na interwale 15-minutowym. No i taki lokalny pierwszy poziom techniczny, który nas by interesował na wykresie euro USD 1,07867, i tak naprawdę tutaj 7-8 pipsów od bieżącej wyceny. Badawczo jeszcze USD PLN, tutaj wspominałem, że
tak naprawdę na podebranie pozycji drugiej. Fajna okazja, być może jest właśnie teraz i w tych okolicach jeszcze się poruszamy. Można poczekać na wyhamowanie, na przykład na formacji świecowej sesyjnej, czyli na jakiejś popytowej formacji z interwału dziennego, bo tak naprawdę ta z poniedziałku, ta z wtorku nie wygląda tutaj optymistycznie, więc być może ta dzisiejsza świrodowa da nam jakieś wyhamowanie. Na pewno złą oznaką byłoby tu dziś wybicie znowu nowych dołków. Wtedy ja na pewno taki układ już bym na USDPL nie odpuścił, jeżeli chodzi o możliwość zajęcia pozycji drugiej. Nawet jeżeli później by to poszło, to zbyt dużo oznak tego, że będzie problem z kontynuacją. Na tą chwilę jeszcze jak najbardziej schemat jest do akceptacji, do zagrania. No, przede wszystkim też to potwierdzenie na drugiej połowie ubiegłego tygodnia daje tutaj dużo pozytywnych oznak. I teraz tylko ich w miarę precyzyjnie załapać na tego longa, żeby osiągnąć jak największy stosunek zysku do ryzyka.